Witam wszystkich serdecznie. Odcinek typu Padłeś, powstanie, reconnect. Mamy TC1, co padło mi pierwsze. TC2, co padło po pierwszym elemencie. Mamy całą sztangę nowych, żeby mi nikt nie powiedział, że daje jakiś stary element, jak to się mówi, który jest zepsuty. Będziemy nim badać TC1, co mi przyszło. Troszkę się wstrzymywałem z tym, bo niestety za dużo rzeczy na raz mam do zrobienia. Ale lecimy z tematem od unboxingu do testu. Już na pierwszy rzut oka jest rachunek. Na pierwszy rzut oka już kolorystycznie jest coś innego. Zobaczymy, czy funkcjonalnie będzie coś innego. Mam taką nadzieję, że będzie działać. Bateria naładowana. Działa. Spróbujemy jakiś randomowy obiekt, co nam dostarczyli. Czyli na przykład co pierwsze wypadnie. Wypadła dioda. Wkładamy diodę. No. Jest dioda. I wie, że jest dioda. Dobra. Do tego momentu wszystko jest ok. Dobra. Bierzemy się od lewej do prawej. Nie wiem. Jestem praworęczny, więc zaczniemy od prawej. Mamy nową diodę. Nówka cewka z opakowania, co mi przyszło z TME. I damy po prostu w port 1, 2, 3. Jako, że nie wiem co to jest, to damy jako 1, 2, 3. I co mi pokaże? Unknown albo damage. Ok. Damy tu. Dioda. Ok. Ale nie zauważyło, że to jest szotki. Spróbujmy z powrotem jeszcze raz. Damy tą diodę, czy już się usmażył, czy nie. Nie usmażył się. To już jest przynajmniej tyle sukcesu. Ale ten mój pierwszy, jak mu dałem szotkiego, dawał radę zmierzyć szotkiego. A z tym unknown damage. A damy tak. Dioda. Za dużo to nie daje. Jeszcze spróbujemy tu. I unknown. Co ja mam wam powiedzieć? No, jestem zmieszany, bo o to mi chodzi, żeby umieć zmierzyć takie elementy. Może, że spróbujemy jeszcze tak. Tak trochę inaczej. Już mi się to nie podoba, bo to miało być krótkie. A już się zaczyna robić długi odcinek. A chciałem tylko zobaczyć, czy to wybuchnie od razu, czy nie wybuchnie to od razu. To już jest rozwalone od początku, ale idzie sobie z tym poradzić. Damy sobie tu. To się też rozpadło. Damy tu. Dobrze, widzi, że jest dioda. Widzi, że jest dioda. Przynajmniej tyle. Ale z racji, że to nie mierzy tak, jakbym chciał, zrobimy od razu. O, ten przynajmniej ma naklejkę. Otworzymy go i zobaczymy, co tam jest. Która to jest jakaś wersja albo coś. No, szczerze myślałem, że będzie coś pokroju mojej jedynki, co miałem. Bo najbardziej mi na tym zależało, żeby właśnie takie elementy sobie badać, takie nie zawsze proste, jak to się mówi. Dobra, odłączymy baterię i zobaczymy, co to jest.
porównanie to jest jedynka, to jest ten. I to jest też coś pośredniego. Widzicie, tutaj był duży atmel, tu jest już mały atmel. Więc stawiam na to, że to będzie pokroju coś tego. I tak to wygląda. I taka to jest prawda, że to jest praktycznie to samo. Popatrzcie. C5.13.2.22 5.25 C13.2.22. To samo. To jest to samo. Tylko że w tym modelu, w tym mi od razu tutaj jedna dioda wybuchła, gdzieś tu. A tu jeszcze ta dioda jest cała. Widocznie nie ma wady. Ale nie robi tego, co powinno. Więc do 3 razy sztuka. Jak to się mówi, to jest to samo, co to. Dosłownie, to jest to samo, co to. To ma być T7, a to jest TC1. A to jest jota w jotę, ta sama płyta. Więc nie dajcie się naciągnąć, bo cena jest inna, a bebechy są takie same. Więc jestem rozczarowany, ale liczyłem się z tym, że będzie dupa. Więc nic. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że komuś pomogłem.